wiele było takich momentów, które podcinały gałąź, bo wydawało się, że już wszystko jest zaplanowane, dobrze skalkulowane, a jakaś wydarzenie, jakaś informacja burzyła wszystko. Jak człowiek nie marzy, jak człowiek nie liczy na to, że dobre rzeczy się zdarzają, to by pewnie nie było tych efektów i wszyscy jak tutaj realizowaliśmy, wierzyliśmy, że to jest możliwe. To się stało faktem, jesteśmy w połowie drogi, a teraz wierzymy, że te nasze plany koncertowe się zrealizują. Oprócz kilku w tej chwili już pewnych miejsc, które mamy pod koniec roku związane z festiwalami w Polsce, które bardzo żywo zareagowały na tę naszą płytę i na koncerty i nas zaprosiły. Nasze plany sięgają Berlina, sięgają Watykanu, czyli Rzymu, gdzie cała historia się odbywa, jak i również Carnegie Hall w Nowym Jorku, gdzie jestem po bardzo już poważnych rozmowach, wiemy, że chcemy tam zrealizować, oni również wiedzą, że chcą, żebyśmy to zrealizowali tam, a teraz to musimy tylko dopiąć jeszcze w szczegółach, a w tych szczegółach również są finanse. Samo nagranie to dopiero połowa sukcesu. Jak wyglądały prace nad płytą? Oczywiście nagranie to bardzo taki złożony, oprócz samego przygotowania do nagrań i samego już nagrania. To cały montaż, cała sprawa związana z wyborem wersji, potem ich dobre zmiksowanie, cała obróbka poligraficzna, no i zostawienie czegoś, czego nie będziemy się wstydzić.